Trochę wieje, więc pewnie słabo słychać. Posłuchajcie, jedziemy sobie tutaj autkiem, które generalnie ma trukot między skrzynią a silnikiem, bo klient przyjechał na serwis, ale chciałbym jeszcze zdiagnozował. No i chyba będziemy punkty robić, bo jak wymienimy dwumasę, to pewnie mu szkoda później dwumasy i roboty. Zobaczcie, ona ma w tej chwili piąty bieg i jedzie. Ja dodaję gazu nawet tak znacznie, a ona od 1200 cały czas przyspiesza, nie redukując biegu. Mało tego, jeszcze na szóstkę już mi zrzuciła na 1100, więc dlatego warto zrobić punkty. I tyle w temacie. Na pewno wiecie, jak ona zmienia sobie biegi, że sobie jedzie tam. Znaczy teraz mamy trójkę, ale polecimy sobie. O, widzicie? Czwarty bieg rzuciła na 1200. A teraz mam taki na ten. O, niecałe 1200 na piątkę już mamy. No bo słuchajcie, dodaję gazę i drgania na samochodzie, to i tak jest łapne, to sobie, o. Szóstka, 50 parę na godzinę. Tak wygląda, postaram się zrobić i że tak powiem zrobić renesans. Czy klient będzie to pewnie będzie chciał, ale raczej będzie chciał, bo jak chcę dwoma zrobić, nie mieć zaraz tego samego, no to niestety tak to wygląda. No a skrzynka ogólnie auto, ja przejechane 170 tysięcy, jeszcze całkiem w miarę zmieniona. To jest A5 2017 rok, 16, coś takiego, 2-litrowy. Zobaczcie, 7 na 1000 obrotów przy 60 na godzinę, a teraz 59 padło, to zmieniła na 6. No po prostu takowy soft zabija tą skrzynię, no i tyle.